Witamy wszystkich. Dzisiaj planujemy zdobyć szczyt Klimczok. Zapraszamy do towarzyszenia nam w tej wyprawie. Startujemy z centrum miejscowości Bystra Śląska. Na miejscu dostępne są parkingi, gdzie możemy zostawić samochód. Z parkingu wyruszamy w kierunku ulicy Świerkowej. Stamtąd rozchodzą się szlaki oznakowane kolorem żółtym, czarnym i czerwonym. Początkowo prowadzą one przez asfalt, by następnie przenieść nas na ścieżkę wiodącą w głąb lasu. Już z tego punktu możemy podziwiać malowniczą panoramę całej miejscowości Bystra Śląska. Warto zaznaczyć, że szlak od ostatnich zabudowań prowadzi stromo w górę, co można odczuć w nogach. Po 40 minutach marszu dotrzemy do miejsca o nazwie Bystra Krakowska, gdzie znajduje się skrzyżowanie szlaków. Stamtąd kontynuujemy naszą trasę niebieskim szlakiem. Podczas wędrówki mogliśmy podziwiać pierwsze oznaki wiosny w postaci kwitnących roślin. Mijaliśmy kwitnące na fioletowo żywiec gruczołowaty, żółty podbiał czy lepiężnik biały. Szlak wciąż prowadzi przez las, czasem przecinając się z utwardzoną drogą leśną. Naszą wędrówkę umila nam wiosenny świergot ptaków, a co jakiś czas zatrzymujemy się na szlaku, by podziwiać malownicze widoki na okolicę. Powietrze otaczające nas jest nasycone zapachem mchu i drzew iglastych, tworząc wokół aurę spokoju i harmonii z naturą. Szlak nieustannie wznosi się ku górze, a my nieustraszenie podążamy naprzód, pokonując strome podejścia i zakręty ścieżek, całkowicie pochłonięci w atmosferze przyrody, która nas otacza. Nasza wycieczka odbywa się w połowie marca, więc nadal mamy okazję dostrzec tu i ówdzie zalegający śnieg. Jest to szczególny widok, który dodaje uroku naszej podróży. Warto dodać, że podczas wyprawy na Klimczok zalecane jest zabranie ze sobą odzieży przeciwdeszczowej, ponieważ szczyt charakteryzuje się wysokimi opadami, a słońce zaledwie przez około 79 dni w roku przebija się przez chmury. Średnia roczna temperatura na Klimczoku wynosi od 5 do 6 stopni Celsjusza, dlatego też istotne jest odpowiednie przygotowanie się do zmiennych warunków atmosferycznych. Po 2 godzinach marszu docieramy do schroniska PTTK Klimczok. Obecny budynek po przejściu kilku remontów i modernizacji istnieje już od 1914 roku. Wnętrze schroniska oferuje około 40 miejsc noclegowych, rozlokowanych w kilku pokojach, gdzie goście mogą odpocząć po wyczerpującej podróży. Tradycyjna domowa kuchnia zachęca do delektowania się pysznymi potrawami, a sklepik z pamiątkami pozwala zachować wspomnienie z tego wyjątkowego miejsca. W schronisku istnieje również możliwość wbicia pieczątek do naszych książeczek, co dodatkowo upamiętnia naszą wyprawę. Po krótkim odpoczynku i uzupełnieniu płynów kontynuujemy naszą podróż w kierunku szczytu Klimczok. Jednak aby tam dotrzeć, musimy najpierw zejść na siodło pod Klimczokiem, czyli przełęcz Kowiorek. Następnie kierujemy się czarnym szlakiem, który prowadzi nas ostro pod górę ku naszemu celowi.
Praktycznie tuż przed samym szczytem, po prawej stronie szlaku, napotykamy wiatę, która nosi nazwę Chata na Klimczoku. Tuż obok swoją kolekcję kamieni z różnych stron świata przechowuje pan Tadeusz. Każdy z tych kamieni jest opatrzony informacją dotyczącą jego pochodzenia, co czyni tę kolekcję nie tylko imponującą, ale i edukacyjną. Co istotne, znajduje się tu również pieczątka ze szczytu Klimczoka, umożliwiając turystom upamiętnienie swojego osiągnięcia. Wreszcie osiągamy szczyt Klimczoka. Miejsce to jest częściowo porośnięte lasem i oferuje zapierające dech widoki rozciągające się w kierunku schroniska. Na szczycie znajduje się tabliczka z nazwą góry, maszt przekaźnikowy oraz imponujący drewniany tron, na którym umieszczony jest napis Gra o tron władca Klimczoka. W sezonie zimowym Klimczok przemienia się w stok narciarski, przyciągając miłośników sportów zimowych z całego regionu. Zważywszy na brak wieży widokowej na Klimczoku oraz ograniczone widoki ze szczytu, postanowiliśmy wykorzystać drona, aby ukazać w pełni piękno okolic. Z lotu ptaka możemy podziwiać panoramiczne krajobrazy, które rozciągają się po horyzont. W oddali widoczne są masywne grzbiety Beskidu Żywieckiego z charakterystycznym szczytem Skrzyczne, który dominuje nad okolicą. W bliskiej odległości od naszej pozycji wznosi się kopulasty masyw Magury, a w jego obrębie znajduje się schronisko PTTK noszące nazwę Klimczok. Schronisko to kontrastuje z otaczającym go krajobrazem górskim. Kontynuując naszą podróż z Przełęczy Kowiorek, ruszamy szlakiem czerwonym w kierunku szczytu Szyndzielnia. Po krótkim czasie szlak czerwony zbiega się ze szlakiem żółtym, otwierając przed nami przestrzeń bardziej rozległą. Tuż przed nami roztaczają się malownicze krajobrazy, które zachwycają swoją piękną panoramą. W tym fragmencie szlaku teren staje się wyraźnie bardziej przyjazny dla wędrowców. Ścieżka rozszerza się, stając się szeroka i wygodna. Teren jest tu łagodniejszy, płaski, dobrze utwardzony, co sprawia, że dalsza wędrówka staje się łatwa i przyjemna. W takich warunkach można swobodnie kontemplować otaczające nas panoramy, podziwiając piękno przyrody, które roztacza się na każdym kroku, oraz wsłuchując się w śpiew ptaków. Kontynuując naszą podróż, w końcu osiągamy szczyt Szyndzielnia, który góruje na wysokość 1028 metrów nad poziomem morza. Szczyt ten jest zalesiony i nie ma z niego żadnych widoków, więc ruszamy dalej. Zdecydowanie na dalsze zwiedzanie ruszamy w stronę schroniska PTTK Szyndzielnia. Docieramy do historycznego schroniska PTTK Szyndzielnia, które jest jednym z największych i najstarszych tego typu obiektów w Beskidzie Śląskim. Zostało ono wzniesione w 1897 roku z kamienia, a jego architektura nawiązuje do charakterystycznych schronisk alpejskich. Obiekt oferuje około 50 miejsc noclegowych, a jego kuchnia słynie z pysznych domowych potraw. Dodatkowo schronisko dysponuje pieczątkami do książeczek turystycznych, jak również sklepikiem, gdzie można nabyć pamiątki. Przed schroniskiem rozpościera się przestronny taras widokowy, z którego można delektować się wspaniałą panoramą górskiego krajobrazu. Po krótkim odpoczynku w tym urokliwym miejscu kontynuujemy naszą wędrówkę. Tym razem podążamy żółtym szlakiem, który malowniczo prowadzi nas po łagodnym zboczu, delikatnie opadającym w dół. Podczas wędrówki napotykamy liczne prześwity, z których rozciągają się przepiękne widoki na okoliczne pasma górskie. Szlakiem tym kierujemy się w kierunku Przełęczy Kołowrót. Docieramy do Przełęczy Kołowrót, gdzie szlaki krzyżują swe ścieżki. To miejsce stanowi granicę między miastem Bielsko-Biała a urokliwą wsią Bystra. Wybierając dalszą trasę, kierujemy się szlakiem zielonym, który na początku prowadzi nas stromo w dół. Przekraczając most nad potokiem Bysterka, skręcamy w lewo i podążamy wzdłuż tego potoku w kierunku wsi Bystra. Stamtąd kierujemy się w stronę centrum, gdzie pozostawiliśmy nasz pojazd i kończymy naszą dzisiejszą przygodę z górami. Z
Zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału oraz włączenia powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Zachęcamy także do aktywnego komentowania naszych materiałów i udzielania wsparcia poprzez kliknięcie łapki w górę. Twoja aktywność jest dla nas niezmiernie ważna i pomaga w rozwoju naszego kanału. Dziękujemy z całego serca za wsparcie i pozdrawiamy.